Witam Państwa serdecznie na moim kanale, z tej strony Krzysztof Wojczal i zapraszam na kolejny materiał. Tym razem pewnego rodzaju analiza, wnioski z dotychczasowych działań wojennych na Ukrainie, czego się nauczyliśmy, jakie wnioski można wyciągnąć na przyszłość, a jakich wniosków nie powinniśmy wyciągać w kontekście doświadczeń tego konfliktu, który jest dość specyficzny i odbiega jednak od możliwości czy potencjału. Zachodni, zwłaszcza armii w kontekście prowadzenia konfliktu symetrycznego. Zanim do tego przejdziemy, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wsparcie, czy to poprzez przycisk Patronite, czy poprzez przycisk Wesprzyj na YouTube, czy też wpłaty na YouTube pojedyncze. Jeśli ktoś ceni materiały na tym kanale i chce wspierać jego rozwój, zapraszam właśnie do wspierania. Jak słyszycie, Państwo, zapewne lepiej brzmi czy głośniej brzmi dźwięk. Okazuje się, że kupno dobrego sprzętu to nie wszystko. Trzeba jeszcze umieć się nim posługiwać, także teraz powinno być głośniej, lepiej i bardziej przejrzyście. Jeśli chodzi o słuchanie, mam nadzieję, że będzie większa, duża różnica, na tyle duża różnica, że już nie będziecie Państwo w komentarzach pisać, że jest zbyt cicho. To nie wynikało ze słabości sprzętu, tylko tak jak już mówię, z błędów użytkownika, czy też jak niektórzy nazywają użyszkodnika. A teraz przechodząc już do meritum, nie wiem, czy ten materiał zostanie podzielony na większą liczbę części, natomiast mam już pewnego rodzaju schemat, czy punkty, które chciałbym omówić w tym nagraniu. Z Państwem, jeśli chodzi właśnie o kontekst ukraiński i zacząłbym dość nietypowo. Zacząłbym od porównania tego, co mówiła na przykład rosyjska propaganda w zakresie możliwości czy w Armii Federacji Rosyjskiej, czy w zakresie tego, jak będzie wyglądał przyszły konflikt, na co należy kłaść nacisk, a, a na co nie należy kłaść nacisku. A później skonfrontowania tej rosyjskiej propagandy, tej narracji z rzeczywistością, z jaką armia rosyjska zderzyła się na Ukrainie w czasie dość symetrycznej, symetrycznego starcia konwencjonalnego. Myślę, że to jest dobry zaczątek do prowadzenia dalszych analiz i wniosków. I uzmysłowi pewnego rodzaju szerszy kontekst w zakresie również tego, jak prowadzona jest wojna informacyjna i jak była prowadzona wojna informacyjna na terenie Polski, a bo ta wojna była prowadzona przez kilka lat, co najmniej od 2014 roku, i to stało się dopiero widoczne po 2022 roku w niektórych przypadkach, ale nie we wszystkich. A dobrze jest czasami wracać do tego, czego być może już nie pamiętamy, a co pozwala później na nowo przeanalizować naszą sferę medialną, czy informacje docierające do nas, czy też narracje, które są promowane w mediach, zwłaszcza internetowych, i pozwala uczulić się na pewnego rodzaju działania, czy zachowania, czy też właśnie prowadzoną narrację. I ja wypisałem sobie takie najważniejsze punkty, które ja pamiętam z czasów, kiedy jeszcze na przykład Jarosław Wolski nie miał swojego kanału, ale była grupa, czyli wciąż ona funkcjonuje, grupa Obrona Pro, gdzie znajdowało się wówczas szereg, szereg komentatorów i szereg specjalistów z zakresu właśnie tych wojskowych, typowo czysto stricte wojskowych i którzy tam budowali jakby swoją też pozycję, budowali też swoją wiedzę, rozwijali się, dyskutowali, bo to nie jest tak, że się wzięli na YouTube znikąd. No a ja w tym to wszystko obserwowałem, w tym jakoś jakąś swoją cegiełkę też dokładałem akurat na tamtej grupie. I, i prowadziłem też spory czy dyskusje, bo, bo sporów było też co niemiara, natomiast zawsze one do, odbywały się w sposób bardzo merytoryczny i spokojny. Czy to czy to z doktorem piekarskim, czy to, czy to z Jarkiem Właśnie Wolskim, czy, czy z Dawidem Kamizelą, czy z innymi, z innymi użytkownikami tej grupy, Zresztą pamiętam swoje pierwsze starcia właśnie w zakresie marynarki wojennej, bo zostałem z marszu zakwalifikowany jako, jako że geopolityk to na pewno przeciwnik marynarki wojennej, na pewno się nie zna. No i tam naprawdę toczyliśmy ostre boje, zanim się wszystko wyjaśniło do końca. Także to było lata temu, ale, ale tak, tak to wyglądało. I dzięki temu, że obserwowałem te środowiska i grupy, nie tylko geopolityczne, ale również te środowiska z zakresu wojskowego, to z dzisiejszej perspektywy mogłem sobie wypisać czy też przypomnieć pewnego rodzaju narracje, genezę tych narracji i skutki tych narracji, jakie generowała propaganda rosyjska, jakie próbowała wszczepić w, w polską przestrzeń. Taką wówczas może nie medialną, ale właśnie jeśli chodzi o media społecznościowe czy, czy YouTube, czy generalnie wszczepić w, w osoby czy w środowiska zainteresowane tematyką wojskowości, bo tych osób było wówczas mało. To, było nie, to była nie, stosunkowo niewielka grupa. Ja pamiętam, że jak dołączyłem do tej grupy, to było kilkaset osób. Ona się zaczęła rozrastać bardzo szybko po 1922 roku z naturalnych względów, bo każdy zaczął się tym interesować z uwagi na działające, trwania, działające znaczy działania wojenne, ale jakby to wszystko później weszło w efekt skali, natomiast zasoby powiedzmy, narracyjne czy osobowe były pozyskiwane przez Rosjan właśnie wtedy, kiedy ta grupa była mała, i właśnie wtedy budowano pewnego rodzaju narracje, które później miały dać jakiś efekt korzystny dla, dla Rosjan. Narracje, z którymi administratorzy i, i administratorzy i w ogóle cała grupa ekspertów w, w, w grupie Obrona Pro, no trzeba przyznać, że z tymi narracjami skutecznie walczyli, także też to należy docenić i, i stąd jakby też moje dobre wspomnienia z tego okresu, kiedy jeszcze Facebook... Był narzędziem, był, na, był pożytecznym i skutecznym narzędziem komunikacji, bo już chyba teraz nie jest. Tak, tyle w kwestii gwoli, gwoli właśnie wyjaśniania pewnego rodzaju, pewnego rodzaju tematów. I przechodząc już naprawdę do meritum. To, co wmawiała propaganda rosyjska przed konfliktem. To, było przede wszystkim, to były przede wszystkim te słynne reformy Serdiukowa i Szojgu, które datuje się między 2007 a 2012 rokiem, które rzekomo, które rzekomo miały stworzyć nową jakość Armii Federacji Rosyjskiej. Było to bardzo mocno nagłaśniane, że ta Armia Federacji Rosyjskiej bardzo mocno się sprofesjonalizowała, została przemodelowana. No i ta Armia oczywiście jest nowoczesna, ma zupełnie nowe standardy, zupełnie nową doktrynę. No i Rosjanie jako jedyni myśleli wówczas właśnie o działaniach zbrojnych, więc ta armia była, miała być najskuteczniejszym, najskuteczniejszą, czy nawet drugą armią świata, bo tak, taka była narracja i to hasło przestało się dzisiaj trochę memem, natomiast wcze, wcześniej było traktowane przez niektórych zupełnie poważnie. Oczywiście odkładam temat na bok tego, że Szojgu tak naprawdę zablokował część reform Serdiukowa I, i, i jakby ci, którzy mówili o reformach Serdikowa szojgu to w zasadzie nie rozumieli nie, nie rozumieli całego tego procesu, bo to Serdiukow miał jakby swój plan na reformę, a później przyszedł Szojgu i, i trochę to się posypało, i teraz nie wiadomo, czy to, były, czy to było dobrze dla Rosji, czy nie, bo. bo Dlatego, że Szojgu zablokował część tych reform, powstrzymał je, można powiedzieć, że to mogło uratować Rosjanom w tej chwili wojnę, z tego względu, że być może Rosjanie nie dysponowaliby odpowiednimi zasobami rezerw osobowych do prowadzenia tak długotrwałego konfliktu, gdyby nie Szojgu. Natomiast z drugiej strony można mówić, że gdyby Serdziukow być może do, dokończył swoje reformy, no to wówczas ten konflikt trwałby rzeczywiście 3 dni a nie trzeci rok. Także można podawać argumenty z jednej lub z drugiej strony. Nas to trochę w tej chwili, przynajmniej na potrzeby tego materiału, nie interesuje. Natomiast istotne jest to, że tego rodzaju przekaz był bardzo mocno forsowany i on był powtarzany przy okazji różnego rodzaju wojen, konfliktów wewnętrznych. W państwach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, bo tam na, na bazie tych przykładów Rosjanie starali się wykazać potęgę własnej siły zbrojnej, jak również potęgę własnych postępów technologicznych w zakresie uzbrojenia o, o czym sobie za chwilę powiemy. Drugą narracją rosyjską. Wprowadzaną przez prorosyjskie, bardzo skutecznie zresztą, przez prorosyjskie źródła, była narracja o tym, że Rosja opracowała broń hipersoniczną, pocisków rakietowych hipersonicznych, które w zasadzie są nie do powstrzymania przez zachodnie systemy antyrakietowe i są w stanie trafić w dowolny cel. Mało tego są w stanie trafić te pociski hipersoniczne, Ta, ta broń jest tak precyzyjna, że mo mogłaby zatapiać całe um, poszczególne okręty czy całe floty. Mogłaby, czy innymi słowy, mogłaby trafiać w cele ruchome, w cele nieruchome, ale również przede wszystkim te i ruchome. Także broń uniwersalna, nie do zestrzania, nie do powstrzymania, lecąca z, potężną, z bardzo szybką prędkością i niszcząca wszystko, jak. Leci gdyby tylko Rosjanie chcieli, czy to są cele na lądzie, czy na wodzie. Trzecie, trzeciego rodzaju narracja rosyjska była prezentowana w zakresie obrony powietrznej, czy obrony przeciwrakietowej stosowanej przez Rosjan. Wówczas był taki nim trochę tajemniczości na temat zdolności systemów rosyjskich S-300, no i wchodzących wówczas na wyposażenie armii rosyjskiej S-400. To miał być naprawdę sprzęt najwyższej klasy, który miał móc zestrzelić każdego rodzaju zagrożenie. Spekulowało się również o tym, że Rosjanie będą w stanie wykryć również maszyny o niskiej, o niskiej wykrywalności, czyli w budowane w technologii stealth. No i Rosjanie, jakby tutaj, wprowadzali ten mit tych bombli antydostępowych. Czy tych baniek A2AD, które są nieprzebijalne, że te systemy rosyjskie są w stanie dostrzec i zestrzelić wszystko. Także, po pierwsze, nasza armia jest zmodernizowana, nowa, gotowa do wojny, jest drugą armią świata. Po drugie, nasze pociski rakietowe są nie do zatrzymania. Gdybyśmy chcieli, możemy zniszczyć wszystko, wszędzie, niezależnie od tego, czy to jest cel ruchomy czy nieruchomy. Po trzecie, mamy taką tak świetną obronę przeciwrakietową, przeciwlotniczą, że ta mityczna przewaga natowska w powietrzu, czyli te wysoko zaawansowane samoloty, które teoretycznie tak się Zachód chwali, że grują nad naszym lotnictwem, one i, i tak nie są w stanie przebić naszych lądowych systemów obrony powietrznej. Podobnie jak zachodnie pociski. Również te, ewentualnie z głowicami nuklearnymi, nie są w stanie przebić naszej obrony przeciwrakietowej. To była jakby tutaj kolejna, kolejna narracja rosyjska, która miała wykazać, że Rosjanie mogą dosięgnąć każdego, a jednocześnie są odporni na ewentualną odpowiedź na ewentualne uderzenia. Także to jest trzecia rzecz, a czwarta, czwarta narracja była też również taka, że Rosjanie prezentowali zdolność do wykonywania saturacyjnych uderzeń rakietowych przy użyciu bardzo dużej liczby pocisków i środków przenoszenia, czy to lotniczych, czy okrętów, czy też systemów, czy wrzutni naziemnych. Rosjanie. Innymi słowy, prezentowali się jako taka wielka potęga rakietowa i antyrakietowa. I nic dziwnego, ponieważ oni swoje niedobory w kapitale, niedobory w technologiach właśnie związanych z lotnictwem i związanych z marynarką, z marynarką wojenną, oni te niedobory próbowali w ten, spo, w ten sposób właśnie mitygować, czyli mówić, że okej, okay, wy inwestujecie w bardzo drogą tarczę antyrakietową, ale my zainwestowaliśmy w pociski, które są nie do zestrzelenia dla tej tarczy antyrakietowej. Ta narracja w zasadzie wprowadzona była przez samego Władimira Putina. Nie wiem czy Państwo pamiętacie, były spotkania, debaty, różnego rodzaju szczyty związane właśnie z tą tarczą antyrakietową, która miała być w zasadzie zbudowana w Polsce i w Czechach, w bazie w Redzikowie. Ostatecznie, oczywiście, ta placówka powstała, ale jednak dekadę później. Natomiast były wtedy wówczas takie bardzo duże debaty na ten, debaty na ten temat i Władimir Putin na konferencjach prasowych mówił, że skoro inwestujecie w broń, w obronę taką, która jest w stanie powstrzymać nasz dotychczasowy na, na potencjał rakietowy. To stworzy pewnego rodzaju nierównowagę strategiczną, wobec czego my zainwestujemy w taką technologię rakietową, która, która ominie, która będzie w stanie przebić tę Waszą obronę powietrzną. I od tego momentu zaczęła być budowana ta narracja rosyjskiej propagandy o tym, że te pociski są już na wyposażeniu Rosjan i rzeczywiście są nie do powstrzymania. I teraz. Jeśli złożymy te wszystkie punkty, czyli świetna armia, nie do powstrzymania broni personiczna, nie do przebicia bomble antydostępowe, czyli my możemy was sięgnąć, wy nas nie możecie skrzywdzić, jednocześnie możliwość tych saturacyjnych uderzeń, to powstaje naprawdę bardzo groźny obraz potencjału militarnego, wobec którego w zasadzie. Państwa Zachodu powinny czuć się bezsilne. To znaczy Rosjanie mogą nas zniszczyć w każdym momencie, my nie możemy im zrobić nic. I tego rodzaju przeświadczenie miało być implementowane i rozprzestrzeniane na Zachodzie, w tym w Polsce. W Polsce, kiedy po 2014 roku zaczęło się budować, zaczęła być widoczna potrzeba i zaczę zaczęło być wówczas zaczęto po prostu myśleć o rozbudowie i modernizacji sił zbrojnych i, i kształtu przyszłych tych sił zbrojnych. Także to miało mieć miało odnieść znaczne, znaczne negatywne dla na przykład sił zbrojnych RP znaczenie w kontekście naszych pozyskiwania naszych zdolności. To znaczy jeśli my byśmy uznali, że rosyjskie uderzenia rakietowe są nie do powstrzymania, Uznalibyśmy, że my nie jesteśmy w stanie ich sięgnąć własnymi, własnymi systemami rażenia czy własnym lotnictwem, no to wówczas naturalnym byłoby, że nie inwestowalibyśmy ani w lotnictwo, ani byśmy nie inwestowali w środki obrony przeciwrakietowej, ani byśmy nie inwestowali w marynarkę wojenną, ani również nie inwestowalibyśmy dużo w. Nasze wyrzutnie rakietowe ofensywne, no z tego względu, że to wszystko miałoby być wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Te wszystkie systemy są oczywiście drogie, a skoro byłyby nieskuteczne, w związku z czym nie, nie ma co w to inwestować. No i jak to się okazało, oczywiście, jak na wojnie. Na wojnie wszystkie te punkty zostały zweryfikowane. Ani ta armia nie została rosyjska, nie była drugą armią świata i nie była taka wspaniała. No bo jeśli ta armia nie osiągnęła celów strategicznych przez dwa lata, to znaczy, że walcząc przeciwko armii ukraińskiej, to znaczy, że była słabsza od armii ukraińskiej przez te dwa lata. Co nie znaczy, że, że nie okaże się silniejsza w dłuższej perspektywie, czy państwo rosyjskie nie okaże się dłuższe, silniejsze, ale między 2022 a 2024 rokiem. Armia Federacji Rosyjskiej nie dała rady armii ukraińskiej. Takie są, takie są fakty. Oczywiście, z różnych względów i, i również z tych względów, nazwijmy to, niemocy intelektualnej. Tak jak ja miałem narzędzie i nie potrafiłem go używać w postaci mikrofonu, tak samo Rosjanie mogli mieć narzędzie, być może w miarę skuteczne, ale nie potrafili go odpowiednio użyć. Natomiast Natomiast zauważcie państwo, jak to wszystko powoli pękało. Pierwsze uderzenia rakietowe rosyjskie, te niby saturacyjne, to dotychczas przez dwa lata Rosjanie dokonali takich bardzo niewielu, kilku takich zaledwie saturacyjnych uderzeń, i to, które było najbardziej, to w to, w którym użyto największej liczby, czy to bezzałogowców, czy pocisków rakietowych. Bo widziałem to razem, załogowce, które Rosjanie importują z Iranu, to było takich, takie jedno uderzenie. W takim jednym uderzeniu użyto zaledwie 100 pocisków lub dronów. To było, to było takie największe uderzenie na Ukrainę, i ono zresztą było w tym roku. Także ta możliwość saturacyjnego uderzenia. Która miała przeciążyć każdy system przeciwrakietowy, czy, przeciw, czy to zamieszczony na okrętach, czy zamieszczony na bazach lotniczych, czy broniących infrastruktury krytycznej, to te uderzenia saturacyjne, Rosja okazała się niezdolna do wykonywania takich uderzeń saturacyjnych. Przypomnijmy, te 100 pocisków naprawdę to nie jest wiele, i Ukraińcy, jeśli mają amunicję do swoich systemów, to oni po prostu zestrzeliwują wszystko, jak leci. Dla Ukraińców, a przecież to terytorium ukraińskie jest olbrzymie, to jest olbrzymia połaść terenu, w którą teoretycznie bardzo łatwo jest coś wstrzelić i coś trafić. Wystarczy użyć odpowiedniej liczby środków, czego Rosjanie nie są w stanie zrobić. Dlaczego? Ponieważ to jest to, o czym mówili o czym mówiło wielu ekspertów, również wspominani z obrony pro, że trzeba mieć odpowiednią liczbę nośników dla tych rakiet, to znaczy, żeby taką rakietę wystrzelić, trzeba mieć wyrzutnię, albo trzeba mieć samolot, albo trzeba mieć okręt, trzeba to wszystko ze sobą skoordynować, a żeby to skoordynować, to trzeba mieć systemy całe elektroniczne, które pozwoliłyby skoordynować takie uderzenie wyprowadzane jednocześnie przez lotnictwo, okręty na przykład i siły lądowe. Tego Rosjanie również nie posiadają. Także brakuje im środków przenoszenia, brakuje im, brakuje im takich systemów. Brakuje im w zasadzie wszystkiego, co pokazała Ukraina. Kwestia pocisków hipersonicznych okazuje się, że one nie dość, że w części często się okazują niesprawne, to przede wszystkim ich celność w zakresie rażenia nieruchomych celów, które nie uciekają i są w wielkości budynku, ta celność jest niska. Ona w pierwszym roku konfliktu sięgała 30%. Tak więc na powiedzmy średnio na 100 wystrzelonych pocisków, tylko 30 leciało rzeczywiście w cel. No to co to, to jest? Nawet gdyby Rosjanie byli w stanie wystrzelić te 100 pocisków naraz wówczas, bo nie byli w stanie, ale gdyby wystrzelić 100 naraz, to i tak tylko 30 dolatywało celu i przed 30 należało się bronić. Tyle w kontekście ewentualnego pocisku, w kontekście obrony przed atakiem saturacyjnym rosyjskim. No ale oprócz tej niskiej celności okazało się, że zachodnie systemy przeciwrakietowe. Wykazywały się stuprocentową skutecznością w zestrzeliwaniu właśnie pocisków rosyjskich, również tych hipersonicznych, czy to były patrioty, czy to systemy brytyjskie, itd. Tak tak Także yy, skuteczność obrony przeciwrakietowej jest niezwykle istotna, niezwykle wysoka po stronie systemów zachodnich, czyli zupełnie jest odwrotnie niż to, co wmawiali nam poprzez swoją propagandę Rosjanie i w, w którą to propagandę niektórzy uwierzyli jednocześnie co się okazało, jeśli chodzi o mityczne bomblanty dostępowe rosyjskie, okazało się, że Rosja jest tak duża, ma tak szerokie granice, a jednocześnie te systemy ten obraz w ogóle świadomości sytuacyjnej, jeśli chodzi, wbudowany przez radary rosyjskie między innymi, ale też z nasycenie środkami przeciwrakietowymi w Rosji jest niskie. Innymi słowy Ukraińcy są w stanie co rusz dokonywać uderzeń dronowych, nawet nie rakietowych, tylko dronowych na zaplecze rosyjskie, co jest niezwykle istotne, bo dron jest, drona jest znacznie łatwiej dostrzec, drona jest znacznie łatwiej zestrzelić, niż, czy zneutralizować, zagłuszyć niż pocisk rakietowy, a Ukraińcy uderzają właśnie dronami, a więc... Te rosyjskie systemy okazały się być nieszczelne, nieskuteczne, a więc tym samym wniosek jest taki, że powinniśmy inwestować w środki rakietowe do rażenia zaplecza rosyjskiego, ewentualnego. I tak zresztą się przecież dzieje. Także mamy niesprawną rosyjską armię, która tej sprawności nabiera podczas trwania walk. O to oczywiście trzeba podkreślić. Okazało się, że hipersoniki są bronią nie tak skuteczną, jak Rosjanie deklarowali i jednocześnie hipersoniki są tak samo łatwe do zestrzelenia, może nie tak samo łatwe, ale skuteczność przeciwko nim jest prawie stuprocentowa, jeśli chodzi o systemy zachodnie, czyli okazało się, że jest lepiej niż nawet my sądziliśmy w naszych optymistycznych założeniach. No i oczywiście Rosja jest wrażliwa na uderzenia. Jest wrażliwa na uderzenia rakietowe czy powietrzne z zewnątrz. I jeśli weźmiemy cały to wszystko to pod uwagę, czyli to jak wyglądała te wszystkie po kolei punkty jak były prezentowane i jak wygląda rzeczywistość, to zupełnie mamy zupełny rozjazd. I teraz zobaczcie państwo co się dzieje, jeśli ktoś uwierzy w propagandę rosyjską, weźmie ją pod uwagę i będzie chciał stworzyć jakąś koncepcję budowy armii. No to wówczas dochodzimy do wniosku, że nie warto kupować większej liczby patriotów, bo trzeba przyjmować, przyjmować uderzenia na klatę, bo i tak nie jesteśmy w stanie się obronić przed hipersonikami. Wychodzi nam wówczas, że Rosjanie będą w stanie zestrzelić nasze okręty w 60 sekund, więc nie warto inwestować w marynarkę wojenną. Wychodzi nam wówczas, że rosyjskie bomble antydostępowe są tak szczelne, że nie ma sensu rozwijać i kupować kolejnych maszyn dla lotnictwa. Mało tego, jeśli nasze systemy obronne przeciwrakietowe są mało albo w ogóle nieskuteczne wobec hipersoników rosyjskich, to w zasadzie należy założyć, że to lotnictwo dla nas nie będzie odgrywało żadnej roli, bo będzie musiało uciekać, bo zniszczą nam Rosjanie lotniska w, pierwszym, w pierwszej godzinie konfliktu. Co oczywiście Ukraina udowodniła, że jest inaczej. Ukraina, która dysponowała starymi maszynami. Niewielkim lotnictwem, mniejszym liczebnie niż nasze, która w zasadzie nie straciła na ziemi w pierwszym momencie chyba ani jednego samolotu sprawnego, wszystko zdążyli przerzucić. Lotniska, bazy, to wszystko funkcjonuje. Rosjanie nie byli w stanie wyłączyć z użytkowania żadnej bazy ukraińskiej, nawet jeśli ją zlokalizowali, nawet tych starych, które istniały i były jawne. Tak więc to pokazuje. I do jak fatalnych można dojść wniosków, jak można by było rozbroić polską armię i polskie zdolności, gdyby wsłuchiwać się w propagandę rosyjską. I niestety byli tacy, którzy w tę propagandę kompletnie uwierzyli i na bazie, właśnie, na bazie tych wszystkich propagandowych zagrywek, nie dość, że, nie dość, że w nie uwierzyli, to jeszcze je propagowali dalej, przekonując polskie społeczeństwo, że. Że tak rzeczywiście jest w istocie, że rosyjskie systemy są niezniszczalne, nieprzebijalne, i Rosjanie mogą dosięgnąć wszystko i wszędzie, wobec czego trzeba się gdzieś kryć po lasach żeby i przeczekać, aż Rosjanie zniszczą nasz kraj, po to, żeby się później dalej bronić. Tak to. Mniej więcej wyglądało, dobrze Państwo pamiętacie, mówiłem o tym szeroko, ale warto sobie właśnie przypomnieć ten kontekst. Ja dopiero teraz to zrobiłem, dopiero teraz zrobiłem tą rewizję na potrzeby tego materiału tego, jak rosyjska propaganda działała wcześniej. I to były, to były ciekawe, zresztą, ciekawe zresztą obserwacje. Ja pamiętam, jak była wojna, ona wciąż trwa w Libii, i w Libii zestrzeliwano dronami tureckimi pierwsze, Rosyjskie pancery, gdzie okazywało się, że ten pancer nie jest wcale, taki, nie jest wcale taką skuteczną bronią. To jest, to jest system obrony powietrznej bardzo bliskiego, bardzo krótkiego zasięgu rosyjski. No i wówczas ta propaganda rosyjska twierdziła, że te, że te pancery były unieszkodliwiane w sytuacji, kiedy były wyłączone. Innymi słowy, użytkownicy libijscy po prostu źle korzystali. Ale to już był taki pierwszy sygnał, że coś tutaj z tą narracją tej nieprzebialnej obrony powietrznej rosyjskiej jest nie tak. Później mieliśmy konflikt w Syrii. I co ciekawe, tam była bardzo ciekawa narracja: bo jak Państwo pamiętacie, Izrael bombardował w Syrii co chciał, kiedy chciał, jak chciał. W związku z czym Asad po prostu postarał się o zakup. S300 systemów S300 z Rosji i te systemy S300 z Rosji trafiły do Asada. No i co się okazało, że Izrael sobie nic z tego nie robił i bombardował cele w Syrii dalej bezkarnie. Oni przez te już naprawdę kilka lat, prawie chyba dekadę, nie stracili żadnego samolotu, a atakowali nie tylko F-35, ale prowadzili operacje również z samolotami F-16. No, i rosyjska propaganda wówczas utrzymywała, i wielu w nią też wierzyło, że władze z Izraela mają jakiś tajny pakt z Moskwą, według którego systemy rosyjskie mają być nieużywane przeciwko, przeciwko lotnictwu izraelskiemu. No i rozumiecie państwo, Asad kupił systemy S300 rosyjskie do obrony przed lotnictwem izraelskim. Wiedząc, że Rosjanie zabronili mu strzelania do, do lotnictwa izraelskiego. Oczywiście to się, nie, to się w ogóle nie trzymało logiki i sensu, ale byli tacy, którzy w to uwierzyli. No i wciąż, jakby ta narracja o ym, świetności systemów przeciwpowietrznych, przeciwrakietowych czy przeciwlotniczych S-300-S-400, ta legenda o nich. Rosyjska była utrzymywana, ponieważ one nie były po prostu używane. I pomimo tego, że Rosjanie sprzedawali te swoje systemy w różne strony świata, to trudno było zweryfikować właśnie zweryfikować skuteczność tych systemów, z tego względu, że one po prostu nie były używane. Nawet jeśli były w miejscu, w którym mogły być użyte, to one nie były używane. I były duże podejrzenia, sami to Rosjanie propagowali, że to wszystko się działo z uwagi na naciski polityczne. W międzyczasie Rosjanie zdołali sprzedać systemy S400, dla Turcji, która pozyskała te systemy, Turcji, która chciała zrobić na złość Amerykanom za to, że ci stwierdzili, że nie sprzedadzą F-35 mimo umowy wcześniejszej Turkom. No i Rosjanie również sprzedali system S-400 wyrzutni dla Chin i wyrzutnie do Chin dotarły. Problem tylko taki, że pociski z S-400, które w sumie są najważniejsze w całym tym systemie, do Chin nigdy nie dotarły, bo się okazało, że były jakieś tam. Rosjanie stwierdzili, że są zepsute, i wycofali chyba transport morski, który już tam płynął do Chin, prawda? Został wycofany, i do dziś nie ma informacji, czy jakikolwiek pocisk S-400 do Chin dotarł. Natomiast to jakby pokazywało, jak Rosjanie dbają o tą legendę, o legendowanie niezawodności i świetności swojego uzbrojenia i przewagi swojej technologicznej. Jak nie dopuszczali do sytuacji weryfikacji tych systemów, aczkolwiek właśnie z Turcją popełnili prawdopodobnie błąd, bo Turcy te systemy odebrali, nawet ich chyba przez dwa lata ich chyba nie rozpakowywali w ogóle, bo zaraz nastąpił ten konflikt z Ukrainą, ochłodzenie relacji. No i teraz pytanie, pytanie za 100 punktów brzmi, czy przypadkiem te systemy S400 tureckie nie są w posiadaniu na przykład Amerykanów? To jest bardzo ciekawe. Aczkolwiek nie wiem, czy to, już jest, czy to już będzie miało taką wagę z tego względu, że no widać po froncie na Ukrainie, że to nie jest żadna wunderwaffe. Zresztą nie ma czegoś takiego jak wunderwaffe w żadnym przypadku. Także, także drodzy Państwo, jakby tak śledząc właśnie to, co było, śledząc jak się zachowywała rosyjska propaganda, również właśnie w tych konfliktach na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej jak legendowała swoje systemy uzbrojenia a jak to wyszło w rzeczywistości na Ukrainie można sobie nabrać własnych wniosków co do, na przyszłość co do ewentualnych kolejnych różnego rodzaju narracji prorosyjskich również w zakresie właśnie ewentualnych technologii rosyjskich czy ich uzbrojenia. Oczywiście nie należy Rosjan niedoceniać, doceniać, natomiast pokazuje tylko mechanizm i pokazuje, czym on może skutkować. Bo te wszystkie propagandowe, rosyjskie narracje, każdy, kto się interesował wojskowością jeszcze przed 22 rokiem, wie, że one były rzeczywiście, że one rzeczywiście występowały i, i były bardzo mocno forsowane. One rzeczywiście występowały i były forsowane. I niestety odnosiły, odnosiły często negatywny skutek i, i czasami czasami po prostu zyskiwały olbrzymi zasięg rażenia, jeśli chodzi o docieranie z tym przekazem do, do społeczeństwa do odbiorców. Na szczęście drodzy Państwo, w tym wszystkim dobre jest to, że nasza armia nie uległa. Pokusie i nie uwierzyła w te wszystkie, w te wszystkie rosyjskie zapewnienia o, o, o ich Wunderwaffe i zaczęliśmy modernizację, transformację armii w taki sposób, jak to robią na przykład Amerykanie. I zaczęliśmy inwestować w normalne systemy, w Patrioty. w pierwsze, Pierwsza faza Wisły, druga faza Wisły, oczywiście Narew. Także w tej chwili mamy pokontraktowane. Całą obronę powietrzną i przeciw rakietową, także trzeba po prostu teraz poczekać, aż te systemy wszystkie dotrą i zostaną wyprodukowane, bo tego będzie bardzo dużo. No ale nic jakby tutaj z dnia na dzień nie, z dnia na dzień tego się nie da wszystkiego zbudować. Także należy o tym pamiętać. Co się okazało w kontekście takich założeń ogólnych? Teraz już bym przeszedł do jakby kolejnej fazy tego zagadnienia. Związanego z doświadczeniami. Okazało się, że wojna konwencjonalna, w której, której celem jest pokonanie całego państwa, i państwo to może wystawić dość symetryczną armię względem agresora, że tego rodzaju wojna nie będzie mała, czy nie, nie może być mała, krótka, ograniczonymi środkami. Te wojny są długie, wyczerpujące i prowadzone. Wielkimi zasobami. I nie mogło być, drodzy Państwo, inaczej dla każdego, kto myślał logicznie, bo czym innym, są, czym innym są wojny asymetryczne, gdzie jedna strona dysponuje potężną przewagą, potężną przewagą technologiczną, a czym innym są starcia już z sił dość symetrycznych. I tak na przykład Amerykanie w Iraku musieli użyć. Do inwazji aż 150 tysięcy żołnierzy pomimo swojej wielkiej przewagi. Również w Afganistanie utrzymywali w pewnym momencie około 140 tysięcy żołnierzy. Także trudno byłoby zakładać, że do podboju Ukrainy Rosjanom, którzy posiadają znacznie słabszą armię niż technologicznie niż, niż Amerykanie, że Rosjanom wystarczy do tego nie wiem, 100 tysięcy żołnierzy. A Rosjanie w to uwierzyli, że im, że im tyle wystarczy. I się na szczęście mocno przejechali. Na tych swoich założeniach. Natomiast warto pamiętać, że w roku 1930, w 1930 na Ziemi żyło 2 miliardy ludzi. A 9 lat później wybuchła wojna światowa, w której po, po stronie Sowietów, po stronie państw osi, po stronie aliantów. Występowały milionowe armie. Milionowe armie były wystawiane, więc trudno zakładać jest, że gdy mamy rok 2024, w którym to na Ziemi żyje 8 miliardów ludzi, czyli 4 razy więcej niż, niż prawie 100 lat temu, to wojny symetryczne między państwami będą prowadzone mniejszymi armiami. To naprawdę. Yy, Trzeba by było być naiwny, żeby tak twierdzić. Więc trzeba zakładać, że ewentualne przyszłe konflikty, jeśli to nie będą konflikty asymetryczne i jeśli one nie będą prowadzone w celach ograniczonych typu wiem, zajęcie skrawka terytorium czy wyzyskanie jakiegoś konkretnego jednego małego celu, tylko celem tych wojen będzie pokonanie całego państwa. Zdolnego wystawić odpowiednią armię, no to te armie będą duże. Mogą być nawet dużo większe niż w czasie I i II wojny światowej. Tego nie można wykluczyć. Zwłaszcza, że szacunki mówią, że około 2056 roku ma być na Ziemi 10 miliardów ludzi. A więc, yy, drodzy Państwo, ja bym tutaj raczej Właśnie szedł w tym kierunku, w, taki, w takich wnioskach, że przyszłe wojny będą, jeśli wybuchną, ewentualne wojny przyszłe będą prowadzone w sposób masowy, znowu, niestety. Następny wniosek, jaki, taki globalny, który trzeba wyciągnąć z Ukrainy, to jest fakt, że wojna obronna na własnym, prowadzona na własnym terytorium jest już sama w sobie klęską. I to widać na przykładzie Ukrainy. Chyba już nie muszę mówić i wspominać, ile milionów Ukraińców wyjechało z tego państwa, ile, zapewnie, ile zapewne milionów już nie wróci, jak bardzo wschód Ukrainy został zdewastowany, jak wiele miast legło totalnie w gruzach, jak to państwo jest w tej chwili zadłużone i kompletnie uzależnione również w w kontekście finansowym od pomocy z zachodu. Ukraina z tej wojny nie wyjdzie zwycięsko. Nawet jeśli się obroni i nawet jeśli zachowa suwerenność, wstąpi do NATO i wstąpi do Unii Europejskiej, będzie się odbudowywać przez dekady. Przez dekady i nigdy już nie będzie tak, w mojej ocenie, silna jak była przed rokiem 2000, jak wydawała się przed rokiem 2014, silna jeśli chodzi o potencjał gospodarczy, który był niewykorzystywany w, te, w, dużym, w dużej części wtedy. Jeśli chodzi o potencjał ludzki i jeśli chodzi w ogóle o potencjał, o potencjał państwowy. Wydaje mi się, że e, Ukraina szczyt ma za sobą i będzie długa droga do tego, żeby się odbudowywać. Bardzo długa. E, kolejna kwestia. Kolejna kwestia jest taka, że miasta stanowią główny, miasta, które oczywiście są węzłami komunikacyjnymi, magazynami niejako surowców, obsługują front, miasta, które w zasadzie są oparciem dla wojsk obrońcy, miasta są głównymi celami ofensyw. I Rosjanie te miasta zdobywają, wyniszczają cegła po cegle i muszą je zdobywać, więc je zdobywają. Nie unikają tego, Unikali tego starali się tego unikać w wojnie manewrowej w, pierwszym, w pierwszej części konfliktu, kiedy myśleli, że w zasadzie przejmą uderzeniem na kijów kontrolę nad całą Ukrainą, natomiast w sytuacji, kiedy konflikt się już przerodził w taki bardziej statyczny, na wyniszczenie czy na wyczerpanie, no to miasta są jednymi z głównych celów, które Rosjanie. Zresztą na samym początku również przecież ruszyli na Mariupol, który bardzo krwawo, ale, ale jednak zdobyli. Ruszyli na Hersoń, który bardzo łatwo zdobyli, który później na szczęście stracili. Także ruszyli w kierunku Czernichowa, ale ten się obronił. Chcieli zająć Charków, ale również tam Ukraińcy stawili mocny opór, więc Rosjanie już po prostu nie spróbowali szturmu na to miasto. No ale była przecież próba zajęcia sum, które ostatecznie zostały szybko opanowane przez siły ukraińskie. Także jak widać, doświadczeniem, które my powinniśmy wyciągnąć jest to, że miasta należy zamieniać w twierdzę. Należy zadbać o ludność cywilną, o, ich, o jej ewakuację, tak jak to robią Ukraińcy, zwłaszcza tych miast ewentualnie przyfrontowych. W naszym kontekście powinniśmy myśleć przede wszystkim o Białymstoku, Stoku, no, z tych większych miast, i zadbać oczywiście o to, żeby w razie czego to miasto móc obronić, bo Rosjanie będą chcieli, przy ewentualnym konflikcie, chcieliby go z pewnością zdobyć. Więc trzeba coś zrobić z ludnością cywilną, trzeba jakoś przygotować również samo miasto i tak dalej, i tak dalej. Zresztą Ukraińcy udowodnili, że obrona miast leżących przy granicy z wrogiem jest możliwa, bo obronił się właśnie, jak mówiłem, Czernichów, obronił się Charków, obroniły się Sumy, Odzyskano hersoń, także ta obrona, jeśli jest dobrze zorganizowana przed wybuchem konfliktu, ona może być, jest skuteczna, natomiast jeśli się tych miast nie broni, no to wówczas one są zajmowane. Także to jest kolejna w mojej ocenie dość istotna, dość, dość istotny taki wniosek. Tutaj znowu musimy brać pod uwagę również kwestie związane z obroną cywilną. Tego w ogóle u nas nie ma o tym, to jest inny bardzo szeroki temat, ale trzeba o tym wspomnieć. I przy okazji kolejne doświadczenie jest takie, że cywile w tego rodzaju konfliktach nie są nietykalni. Cywile nie są nietykalni. Niestety. I i trzeba właśnie zadbać o ich bezpieczeństwo. Także kolejną jeszcze kolejną kwestią jest to, że oddawanie terytorium, czy utrata terytorium, może być per permanentna. To znaczy, jeśli przeciwnik terytorium zajmie, to, to w, jego, w celu odbicia tego terytorium być może trzeba będzie mieć tak duże siły i środki, że dla strony, która już utraciła raz te dane terytorium, nie będzie w stanie ona go odzyskać. Więc należy raczej nastawiać się na tym, żeby właśnie nie oddawać za darmo przeciwnikowi terytorium, ponieważ on może wejść, okopać się i to on później będzie przyjmował uderzenie i to on będzie. W dużo znacznie lepszej sytuacji, jeśli chodzi o, na poziomie taktycznym, jeśli chodzi o walkę i będzie mógł zadawać straty atakującym. Więc raczej trzeba przygotowywać się do obrony już od pierwszego metra granicy, tylko w taki sposób się przygotować, żeby te pierwsze uderzenie, pierwsza nawała ogniowa nie zniszczyła naszych zasobów obronnych, więc trzeba do tego przygotować odpowiednio infrastrukturę. Przygotować teren, i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, my, właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej, ogłosiło ten program przygotowywania granicy polsko-białoruskiej, czy polsko czy, czy też jak rozumiem, na, przy granicy z zawodem królewieckim, przygotowanie właśnie terenu do ewentualnych działań, i jest to bardzo, bardzo potrzebne, co pokazały doświadczenia na Ukrainie. Znowu, można się obronić na granicy. Ale trzeba być do tego przygotowanym po prostu. I wymieniam te wszystkie kwestie, ale żeby też nie było takiego wrażenia, że oczywiście jesteśmy po fakcie i to są wnioski po fakcie, nie można było tego przewidzieć i że teraz to jesteśmy mądrzejsi, prawda? No to ja Państwu pocytuję troszeczkę i trochę się postaram, no, nieskromnie, ale pochwalić. Rok 2020. 19 grudzień, tekst jakiej armii potrzebuje Polska potrzebuje i tutaj cytat. Siły zbrojne RP powinny być przygotowane do działań ofensywnych, szykowanie się do obrony w polskiej sytuacji strategicz strategicznej jest błędem przygotowaniem się do przyszłej klęski politycznej lub militarnej. Nie możemy się bronić na własnym terytorium, musimy patrzeć dalej. I, i dalszy cytat. Po pierwsze, nasze dywizje muszą być zdolne do przeprowadzenia skutecznych kontruderzeń, a więc winny radzić sobie w ofensywie. Biorąc pod uwagę strukturę rosyjskiej armii, polskie dywizje muszą być ciężkie, i to są doświadczenia, które my właśnie wyciągamy z Ukrainy i właśnie tak budujemy armię. Ja to pisałem w 2019 roku, a kontrakty na K2 czy na Abramsy przecież były podejmowane, podpisywane po 2022 roku. Polska, musimy być gotowi na udzielenie pomocy i podjęcie wyzwania nie we własnych granicach, ale właśnie poza nimi. 2019 rok. Jeśli chcemy wreszcie wziąć udział w grze o własną przestrzeń, musimy myśleć o naszych przedpolach i mieć możliwość podejmowania odważnych decyzji, decyzji w strefach buforowych. Jakiego byśmy scenariusza nie przewidywali, wojsko polskie musi mieć zdolność do wysłania na Ukrainę dość. Pokaźnych sił. 2019 rok, A teraz rok 2024. 23 lutego, czyli publikacja na dobę przed rosyjską inwazją, to jest krytyka do armii nowego wzoru. Cytat. Nadszedł czas na prawdziwą rewolucję doktrynalną i rzeczywiste rozbicie starych map mentalnych. Polskie elity polityczne i wojskowe powinny myśleć o zapewnianiu bezpieczeństwa kraju i obywateli, działając jeszcze poza granicami państwa. Musimy być Mentalnie i fizycznie gotowi do użycia siły na terenie państw trzecich, po to, by nie musieć później prowadzić wojny obronnej. Tak jak to robi choćby Izrael. Przygotowywanie się tylko i wyłącznie do wojny obronnej na terenie własnego kraju jest już samo w sobie intelektualną klęską naszych elit. Także to są cytaty w kontekście, w kontekście tej postawy takiej mocno defensywnej, że trzeba jednak patrzeć na bufory i trzeba działać poza granicami swojego państwa i, teraz, i, i że obrona własnego terytorium muszę z klęską samą w sobie, klęską odstraszania i klęską naszej polityki zagranicznej, która dopuściła, dopuściła przeciwnika do zajęcia strategicznie odpowiednich i dogodnych dla siebie pozycji do tego, żeby uderzyć na Polskę. I teraz w kontekście tego, że cywile nie są etykalni, znowu 23 luty 2024 nowego wzoru rzeczywistość tekst. Brutalność pacyfikacji na terenach zajętych przez wrogę należy wkalkulować w koszty ewentualnej taktyki oddania terenu i prowadzenia na nim walki dywersyjnej lub metodą partyzancką, co znów pokazuje, jak fatalną dla Polski będzie wojna obronna przeciw Rosji prowadzona na własnym terytorium. Także tego rodzaju, tego rodzaju wnioski, one nie są nowe, to, to, naprawdę to wszystko myśmy już w historii przerobili, to wszystko dało się przewidzieć. I na szczęście, na szczęście na bazie tych doświadczeń, w mojej ocenie, po prostu budujemy, w tej chwili modernizujemy i, i, i transformujemy armię. Uwzględniając te oczywiste, wydawałoby się, wydawałoby się, wnioski, które nie były jednak oczywiste dla części komentariatu. Wniosek dotyczący obrony przeciwrakietowej okazała się kluczowa. To jest najdroższy element systemu obrony powietrznej, jednak jest nie do przecenienia. Ukraiń, Ukraińcy, którzy dysponowali przed y, tym konfliktem y, najlepszą obroną przeciwlotniczą, przeciwrakietową w Europie, poza rosyjską jeśli chodzi o liczby, y, utrzymują się w wojnie właśnie tylko dzięki temu, ponieważ rosyjskie lotnictwo nie jest w stanie operować nad terytorium. Ukrainy również z tego względu, że Rosjanie zatracili część swojego potencjału, który posiadali, bo nie, posiadali, nie posiadają sprawnych rakiet przeciwradarowych, tych namierzanych na lokalizację radaru przeciwlotniczego, zatracili więc możliwość uderzania w systemy ukraińskie anty, przeciw, przeciwlotnicze i przez to ich lotnictwo zostało zneutralizowane właśnie dzięki. A jednocześnie, jednocześnie uderzenia rakietowe czy dronowe rosyjskie na Ukrainę, one również nie są tak skuteczne jak być powinny. Są oczywiście zniszczenia, tak, takowe lub inne, ale drodzy Państwo, mam, zaczyna, trwa już trzeci rok konfliktu, a Ukraińcy mają prąd, mają, gospodarka normalnie funkcjonuje, utrzymuje w wojnie armię i Ukraińcy są w stanie, Naprawiać to, co jest niszczone przez Rosjan, Obronić, bronić swoich baz, bronić swoich systemów krytycznych, czy to militarnych, czy to cywilnych. Następna kwestia wojna manewrowa. Wojna manewrowa daje oczywiście szansę na szybkie zwycięstwo, lub też grozi szybką porażką, jeśli obrońca w tej wojnie manewrowej okaże się lepszy. Ale do prowadzenia tej wojny manewrowej wymagane jest masę ciężkiego sprzętu. Czołgów, czołgów, czołgów i jeszcze raz czołgów. Zeleński pierwsze czego poprosił, jeśli chodzi o pomoc na dostawy sprzętu dla Ukrainy, poprosił o czołgi. I te czołgi są do dzisiaj wymieniane, odmieniane przez wszystkie przypadki. Każdy liczy ile... W tej chwili przemysł rosyjski jest w stanie wyprodukować czołgów. Każdy liczy, ile Zachód jest w stanie dostarczyć tych czołgów na Ukrainę. Innym, nawet w tej wojnie, w tej chwili pozycyjnej, te czołgi się przydają. Także sprzęt ciężki jest podstawą, i daje manewr. Pisałem o tym również w, w kontekście krytyki armii Nowego Wzoru, co było jeszcze opublikowane przed tym konfliktem. Następna kwestia, walka artyleryjska. War, walka artyleria, artyleria jest dalej niekwestionowanym królem pola bitwy. Mało tego, można prowadzić skuteczną walkę artyleryjską z przeciwnikiem, dysponującym większą liczbą systemów artyleryjskich i dysponującym większą liczbą amunicji. Bo był taki, pojawiał się taki argument że nie ma sensu bronić granic, bo jeśli będziemy bronić granic, to ten system, wrogie systemy artyleryjskie nam po prostu tutaj wyniszczą wszystko. Okazuje się, że jeśli się dobrze przygotujemy do obrony, to, ten system, to te systemy, wrogie artyleryjskie wcale nie muszą być aż tak skuteczne. Mało tego, dzięki skutecznemu ogniowi kontrbateryjnemu, mniej liczebna artyleria jest w stanie razić przeciwnika i go neutralizować. Trzeba mieć tylko po prostu dalszy zasięg w, w dalszy zasięg rażenia, co akurat polska artyleria w postaci krabów, czy hajmarsy, czy Czunmo, które nabywamy, dają przewagę zasięgów, czyli możemy postawić haubice, albo możemy postawić wrzutnie rakiet w takiej odległości, gdzie one nie są w stanie nie są w stanie ich porazić swoimi artyleryjskimi środkami, a my jesteśmy w stanie porazić ich środki artyleryjskie i jest jeśli mamy bardziej precyzyjny ogień, lepsze systemy technologicznie, lepszą amunicję, na przykład inteligentną dla o armat, czy precyzyjną amunicję pocisków rakietowych, potrafimy zneutralizować czy wygrywać z nim przewagę, wygrywać z nim wojnę pojedynki artyleryjskie, potrzebujemy tylko odpowiedniej liczby amunicji. I to jest kluczowe, jak dziś, dzisiaj widać, także. Zresztą o tej walce artyleryjskiej, że to nie jest tak, że jak ktoś ma przewagę liczebną, to automatycznie ją wygrywa i niszczy wszystko, co jest przed nim, mówił zresztą również generał Komarnicki na debacie, po debacie w zasadzie mojej z Jackiem Bartosiakiem i tam wskazywał, że przecież są sposoby do tego, żeby prowadzić skutecznie walkę artyleryjską z przeciwnikiem, który dysponuje przewagą liczebną w tym zakresie. I Ukraińcy udowodnili, że tak rzeczywiście jest i tak się da. Następnie walka dronowa. Znowu, drony nie okazały się żadnym wunderwaffe. Duże drony wojskowe, w rodzaju bajraktarów i, t, i tym podobnych, to co pisałem jeszcze przed, przed konfliktem, a co wskazywało wielu też ekspertów, są wolniejsze od pocisków rakietowych, są na tyle duże, że można je wykryć tak samo jak samoloty, można je normalnie zestrzelić, jeśli się do tego przygotuje. I bajraktary w tej chwili pierwsze tygodnie były gwiazdami konfliktu. Po kilku tygodniach okazało się, że już o nich w ogóle nie słyszymy. One są w ogóle w tej chwili nieskuteczne. I oczywiście schodzimy do, tego, do tej warstwy dronów mikro. O tym tutaj pewnie Jarek Wolski by się rozgadał, bo on tych przypadków bardzo dużo analizował. Ale czyniąc długi wywiad krótkim, to nie służy do niszczenia na przykład czołgów, bo generalnie zrzucanie granatów, to jeśli wrzucimy komuś, bo ktoś otworzył sobie tak. Czołg pozostawił otwarty i rzucimy mu tam na czapkę, no to tak, to oczywiście to jest skuteczne, ale jeśli ktoś używa czołgu bojowo i ma wszystko pozamykane, to taki granat nie jest w stanie go zniszczyć. Tak, taki mikrodron nie jest w, stanie, jest w stanie go zniszczyć. I dlatego generalnie nie ma, nie ma żadnych przypadków, że takie mikrodrony niszczą czołg. W, który jest przygotowany do walki i, i, i który trzeba uderzać z zewnątrz i on jest powiedzmy tutaj opancerzony. tak? Po pierwsze, po drugie, po drugie głównym celem tych dronów są przede wszystkim wozy bojowe. A nie czołgi, bo one mają mniejszy pancerz i je można skutecznie porazić. I dlatego, dlatego te wozy bojowe są tym celem, tym celem priorytetowym, również z tego względu, że tam w środku siedzi piechota i im więcej Rosjan będzie można zranić, tym lepiej. Ale to nie jest istotne tak naprawdę jeszcze. Najistotniejszym jest to, że dzieje się dokładnie to, co opisywałem w strategii, w wielkiej strategii państwa Armia. Gdzie wskazywałem, że w zakresie wojny dronowej należy spodziewać się bardzo szybkiego i szerokiego rozwoju systemów antydronowych i że te systemy antydronowe będą ochraniać pojazdy, i się okazuje, że rosyjskie T-90, które w tej chwili schodzą z fabryk, one już mają zainstalowane na maszcie wieży urządzenia zagłuszające, urządzenia walki radioelektronicznej, które mają ich chronić przed dronami. Czy będą skuteczne, czy nie, to się okaże, ale. Faktem jest, że na przykład my możemy wyprodukować podobne urządzenie i będzie one skuteczniejsze niż rosyjskie, na przykład. Tak? To jest zawsze walka miecza starczą, ale w rosyjskich okopach piechota, drużyny piechoty dysponują już takimi przenośnymi urządzeniami, które mają wielkość nie wiem, plecaka i zagłuszają, zagłuszają drony. Więc ta walka dronowa staje się coraz bardziej trudna, i to jest to, o czym rozmawialiśmy. I takie samo zdanie ma nasz szef, szef naszego lotnictwa, generał Ireneusz Nowak. Z którym wywiad, mieliście Państwo dwa w zasadzie wywiady, mieliście Państwo u mnie na kanale, że ta walka dronowa będzie przypominać walkę normalnie samolotów, czyli ta powietrzna, tradycyjna, czyli w sytuacjach, kiedy będzie ta szczelna, systema, szczelna obrona punktowa przeciw przeciwdronowa, tam drony mogą nie być skuteczne i tych skutecznych zapór będzie obrońca budował coraz więcej, czy napastnik. Natomiast wszystko będzie zależeć od tego, czy w danym miejscu jesteśmy w stanie przebić taką obronę, spenetrować ją, zneutralizować systemy przeciwdronowe i wówczas wykorzystać tą lukę i wykorzystać drony masowo. Także to będzie, to jest kolejne narzędzie pola walki, ale nie jest uniwersalne, nie jest żadnym wunderwaffe. Wciąż na polu bitwy jest piechota, mimo że ostrzeliwana jest cały czas z tych mikrodronów za pomocą granatów. Cały czas są wozy pancerne, cały są czołgi. Cały czas funkcjonuje artyleria, funkcjonują systemy przeciwlotnicze, przeciwrakietowe, przeciwdronowe, wyrzutnie. Nic się w tym zakresie nie zmieniło. Także mamy po prostu kolejny środek rażenia, kolejny środek rozpoznania, który będzie używany pewnie masowo i przeciw któremu będą używane masowo systemy przeciwdronowe. Też o tym właśnie pisałem w tekście kryty krytycznym do armii nowego Wzoru, gdzie jest cytat Nie możemy więc zapominać o systemach defensywnych, obron obrona przeciwdronowa, a przede wszystkim należy wypracować doktrynę oraz taktykę obrony przeciw przed masowym użyciem bezzałogowców. Następna płaszczyzna, powoli będę kończył, bo nam się ten materiał bardzo przedłuża. Marynarka wojenna. Istnieją jakieś pogłosy znowu, że... Doświadczenia ukraińskie udowodniły, że marynarka wojenna jest zbędna. No to jest jaka, jakieś kuriozum. Właśnie przez 2,5 roku trwania wojny, Rosjanie operowali swoją przestarzałą marynarką wojenną, zamykali porty. Flotą czarnomorską zamknęli porty w Odessie. Ukraińcy w zasadzie nie mogli przez 2,5 roku zdjąć tej blokady. Mało tego nie dysponowali, tą, nie dysponowali własną marynarką wojenną, więc nie mogli właśnie przegonić floty czarnomorskiej, rosyjskiej. I, i Ukraińcy byli, w, pomimo tego, że Ukraińcy niszczyli, zatopili Moskwę, uszkodzili kilka okrętów, chyba dwie korwety, i uszkodzili kilka okrętów takich desantowych. Pomimo tych wszystkich sukcesów. Marynarka wojenna rosyjska wciąż operowała i spełniała, realizowała swoje zadania strategiczne. Prowadziła ostrzał rakietowy z morza na brzeg, zamykała port w Odesie, kontrolowała sytuację na Morzu Czarnym. I teraz ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale po dwóch i pół roku wojny Rosjanie właśnie wycofali flotę czarnomorską, a więc Ukraińcy wygrali, Ukraińcy wygrali bez własnej marynarki wojennej przy pomocy dronów, przy pomocy pocisków przeciwokrętowych wystrzeliwanych z ziemi bądź wystrzeliwanych z lotnictwa, z samolotów. I jest to teza o tyleż uzasadniona, co bezpodstawna, z tego względu, że należy pamiętać o tym, dlaczego Rosjanie utrzymywali flotę czarnomorską na morzu i dlaczego ją zdjęli. Otóż drodzy Państwo. W pierwszej fazie konfliktu celem strategicznym Rosjan było zajęcie Odessy. To był pierwszy moment. Wypłynęli flotą czarnomorską, przejęli kontrolę nad Morzem Czarnym, i flota czarnomorska podpłynęła pod wybrzeża, pod wybrzeża ukraińskie. Okazało się, że jednak postępy wojsk lądowych, które nie zdobyły nawet Mikołajewa, były na tyle. Słabe, że nie było nawet mowy o tym, żeby się desantować w pobliżu Odessy. Przy okazji, tam wtedy, wówczas, właśnie Rosjanie stracili pierwszy okręt. Natomiast później się wycofali z tego pomysłu desantowania, ale generalnie marynarka wojenna miała wspierać działania lądowe prowadzone przy wybrzeżu. Takie było jej zadanie, to było pierwsze zadanie. Drugie zadanie było oczywiście: te wsparcie miało polegać na, na ostrzale. Na ostrzale, na groźbie desantowania, czyli otwierania nowych kierunków i na rażeniu ewentualnie celów w głębi Ukrainy systemami rakietowymi, czy to z okrętów podwodnych, czy to z, z, z okrętów nawodnych, rakietowych. I to Rosjanie czynili. I teraz, co się okazało po dwóch i pół lata, roku wojny? Po pierwsze, że uderzenia rakietowe z morza rosyjskie, one niewiele dawały, zaczęły się kończyć pociski. Te uderzenia nie były już tak skuteczne, nie były też tak samo celne z uwagi na no, same te pociski, które, których używali Rosjanie i generalnie nie dawało to większego efektu. Po drugie, po 2,5 roku blokowania czy po dwóch latach blokowania Odessy Wszyscy wiedzieliśmy, że cały ten transport zboża ukraińskiego, on omija port w Odesie, leci tranzytem lądowym do portów w Rumunii i do portów w Polsce i stamtąd i tak płynie gdzie ma płynąć. To było oczywiście droższe, było bardziej problematyczne, budowało konflikty na przykład na linii Polska-Ukraina, ale to się działo. To się działo i Ukraińcy ominęli blokadę portu w Odesie. No więc, jeśli Pojrzymy na to wszystko z perspektywy dowództwa rosyjskiej floty, która miała za zadanie zablokować port w Odessa, bo celem było strategicznym zablokowanie eksportu rosyjskiego, ukraińskiego zboża, która miała ostrzeliwać rakietowo cele na ziemi, ale nie dysponowali Rosjanie do tego odpowiednią liczbą pocisków rakietowych, które się zaczęły wyczerpywać, a jednocześnie te uderzenia rakietowe nie były tak skuteczne, jak Rosjanie myśleli. I po trzecie, ta flota czarnomorska miała osłaniać działania lądowe, a przecież pamiętajmy, że Rosjanie na tym odcinku wycofali się aż za Dniepr i oddali Hersoń, a więc i od tego momentu działania lądowe przy wybrzeżu Morza Czarnomorskiego one ustały, tam nie ma żadnych działań wojskowych na lądzie. No więc flota czarnomorska w zasadzie straciła możliwość w zasadzie straciła jakiekolwiek podstawy do tego, żeby operować na Morzu Czarnym, i żeby jak, jak nie ma jakiegokolwiek sensu, żeby operować i żeby ponosić dalsze straty. Rozumiecie Państwo, póki ten sens widziano w Rosji. Czyli musimy blokować, musimy wspierać działania lądowe, musimy uderzać na cele ukraińskie rakietowo. To wówczas, pomimo dużych strat, Rosjanie utrzymywali tą flotę na wodzie przez 2,5 roku. Ale po 2,5 roku okazuje się, że blokada Odessy jest nieskuteczna. Wo, wojska lądowe nie prowadzą już działalności, działań wojennych przy wybrzeżu, a jednocześnie e, uderzenia rakietowe. E, są niecelne, nieefektywne i brakuje pocisków rakietowych dla okrętów. No więc co z tą flotą mamy zrobić? To mamy ją dalej utrzymywać na wodzie i czekać, aż kolejny okręt zostanie uszkodzony, kolejny okręt zostanie uszkodzony. Oczywistą decyzją na tego rodzaju uwarunkowania, na tego rodzaju sytuacje, było wycofanie się tej floty po prostu z pola, z zasięgu rażenia przeciwnika. Ta flota. Nie została pokonana, ona została wycofana. Z uwagi na to, że nie było sensu utrzymywania jej blisko wybrzeża. Natomiast wyobraźmy sobie teraz, że Ukraina otrzymuje gaz, ropę, węgiel i energię elektryczną poprzez port w Odesie. Wyobraźmy sobie tę sytuację, że bez Odesy, czy bez transportów do Odesy. Ukraińcy są pozbawieni gazu, ropy, węgla i energii elektrycznej. Czy Rosjanie dalej utrzymywaliby tą blokadę, i czy w ogóle Ukraińcy przetrwaliby 2,5 roku wojny, gdyby taka blokada była nałożona i gdyby Ukraińcy nie mieli tych zasobów? I teraz, jak już sobie Państwo odpowiedzieli na to pytanie, to teraz wróćmy do sytuacji Polski, która właśnie. W tej chwili, jeśli chodzi o import tych wszystkich surowców i energii elektrycznej, jest zależna w 100% od Morza Bałtyckiego. Tam mamy Baltic Pipe, tam mamy porty, tam mamy naftoport, tam mamy terminale LNG. Wszystko idzie morzem. Czy Rosjanie byliby gotowi poświęcić kilka okrętów starych, tylko po to, żeby odciąć w razie wojny Polskę? Od dostaw strategicznych surowców, pozbawić Polskę e, e, zasobów do tego, żeby prowadzić dalej wojnę jako państwo? Myślę, że tak. Skoro na Ukrainie tylko po to, żeby blokować eksport zboża, utrzymywali flotę na wodzie przez 2,5 roku, to wydaje mi się, że gdyby mogli znacznie bardziej uderzyć w państwo polskie i odciąć je od surowców energetycznych, myślę, że mogliby trzymać tę flotę jeszcze dłużej, bałtycką. Gdybyśmy my nie mieli własnej floty, nie mogli zneutralizować floty, floty rosyjskiej. Także warto przemyśleć tego rodzaju, tego rodzaju kontekst. Dlaczego flota czarnomorska się wycofała? No i dlaczego Rosjanie przez 2,5 roku utrzymywali ją jednak pomimo strat w zasięgu rażenia ukraińskich systemów? Bo tak właśnie należy tą sytuację przedstawiać, bo tak ona wyglądała. Tak więc, mówienie o tym, że doświadczenia ukraińskie pokazują, że flota jest zbędna, to jest niezrozumienie kompletne niezrozumienie zasad sztuki wojennej, kompletne niezrozumienie potrzeb, kompletne niezrozumienie sytuacji takiej strategicznej państwa, jakim jest Ukraina i zależności Ukrainy od szlaków morskich i zależności Polski od szlaków morskich uwarunkowań wybrzeża polskiego, uwarunkowań wybrzeża ukraińskiego. Tu jest jeszcze kolejna kwestia. Także uwarunkowań Bałtyjska i enklawy w postaci obwodu królewieckiego i uwarunkowań, jakie mają dogodne Rosjanie na Morzu Czarnym. To wszystko to wszystko trzeba wsadzić w odpowiedni kontekst. Następna kwestia, no już mamy Naprawdę już długo się rozwodzę, ale chyba już dokończę to, co przynajmniej na dzisiaj zaplanowałem. Następna kwestia, lotnictwo. Ktoś może odpowiedzieć, że lotnictwo odgrywa na Ukrainie marginalną rolę. Tak, bo Ukraińcy prawie lotnictwem nie dysponują, prawie, bo jednak czymś dysponują, bo to właśnie z samolotów wystrzeliwano pociski przeciwkrętowe, które raziły niektóre jednostki rosyjskie. Natomiast, tak jak już wspominałem wcześniej, Rosjanie nie są w stanie przebić. Tych systemów przeciwpowietrznych, przeciw, przeciwpowietrznych Ukrainy, i się boją wlatywać, bo dla nich strata samolotów będzie poważnym stratą, bo oni nie, nie, nie dysponują, mogą łatwo um, produkować znowu czołgi, ale bardzo trudno im będzie zwiększyć produkcję samolotów. To jest znacznie inny poziom skomplikowania, inny poziom technologiczny, itd. 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 Także oni bardzo szanują lotnictwo, bardzo unikają strat. Bardzo się boją strat, no i boją się tej skutecznej obrony przeciwlotniczej ukraińskiej, która wspiera te ograniczone, ale jednak zdolności ukraińskiego lotnictwa, które też mogłoby neutralizować lotnictwo rosyjskie, działania lotnictwa rosyjskiego. Także ta wojna na Ukrainie jest w dużej mierze ułomna. To nie jest współczesny konflikt symetryczny. To jest konflikt, w którym z uwagi na. Brak marynarki wojennej po stronie ukraińskiej i brak celów dla marynarki wojennej dla strony rosyjskiej, flota nie odgrywa dużego znaczenia, bo i może nie odgrywa dla Ukrainy dużego znaczenia w tym zakresie. Ułomność tak lotnictwa ukraińskiego, jak i ułomność lotnictwa rosyjskiego nie pozwala prowadzić współczesnej walki powietrznej czy powietrzno-lądowej. Także w tych zakresach, w zakresie rozpoznania i zdolności rozpoznania satelitarnego, Rosjanie w zasadzie prawie, że nie dysponują żadnym potencjałem, bo tam chyba mają jedną satelitę radarową i chyba dwie satelity tylko takie, które mogą robić zdjęcia, więc to w zasadzie jest naprawdę dramat po ich stronie. Natomiast strona ukraińska w ogóle nie ma takich zasobów, tylko otrzymuje je z zewnątrz, także tutaj też nie mamy pełnego obrazu. W zasadzie jeśli chodzi o wojnę lądową, również tutaj możemy powiedzieć, że najwięcej można wyciągnąć wniosków z, wo z tej wojny lądowej typowej, aczkolwiek należy pamiętać, że ona właśnie ta, 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 te działania wojenne na lądzie, one nie są wspierane z lotnictwa, także to wojna nawet na lądzie wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby to lotnictwo odgrywało decydującą rolę, a, a tak by było, gdyby na przykład jedną ze stron tego konfliktu była, było państwo natowskie z odpowiednio silnym lotnictwem. Także znowu, tutaj akurat ta płaszczyzna, jeśli chodzi o walkę powietrzno-morską i walkę powietrzno-lądową, doświadczenia ukraińskie nie powinny być przekładane na, na to, jak może wyglądać przyszły konflikt, po prostu. Bo ta wojna jest bardzo, w taki sposób bardzo, u, bardzo ułomna i ograniczona, jeśli chodzi o płaszczyzny na których prowadzone są działania wojenne, ale można brać pod uwagę bardzo mocno doświadczenia z wojny radioelektronicznej: zagłuszania GPS, zagłuszania dronów, zagłuszania komunikacji wroga. W tym Rosjanie mówili, że są dobrzy przed konfliktem, spodziewano się, że są w tym nieźli i widać, że rzeczywiście mają w tym zakresie bardzo duży potencjał i miniaturyzują swoje, swoje urządzenia po to właśnie, żeby chronić poszczególne wozy bojowe, żeby chronić poszczególne drużyny piechoty. No jednocześnie utrudniają nawet utrudniają w niektórych przypadkach używanie zachodniego sprzętu, takiego sprzętu, który jest na przykład uzależniony od, od systemów GPS, bo niektóre te systemy zachodnie no zostały w taki sposób skonstruowane zwłaszcza amerykańskie, że dla użytkownika, który tylko ma wskazać cel i tutaj już sobie powiedzmy ta, ten komputer obliczeniowy poradzi na bazie na bazie wykorzystując tego GPS-a. Jak GPS zagłuszymy, to już wtedy nie trafimy w cel, prawda? Także choćby w tym zakresie widać, że jest dużo do zrobienia w kontekście również naszych tutaj planów, bo jeśli chodzi o systemy antydronowe, posiadamy technologie, posiadamy gotowe rozwiązania, często prezentowane przez prywatne firmy w Polsce. Tyle tylko, że one nie są wdrażane w skali masowej, a tak powinno być. One są w takich liczbach, naprawdę w kropla w morzu potrzeb. Są wdrażane, ale w bardzo małych liczbach. I tutaj powinniśmy, nie, powinniśmy to, mm, moim zdaniem, tu jest, jest jeszcze dużo do zrobienia, jeśli chodzi o polską armię, jeśli chodzi o polskie doświadczenia, ale patrzmy, co się dzieje właśnie na, na Ukrainie zobaczmy, że mm, te systemy walki radioelektronicznej one są coraz bardziej e, miniaturyzowane, coraz częściej używane, coraz bardziej masowo stosowane. Czy to zagłuszanie takie w tej najmniejszej postaci najprostszej, czy zagłuszanie obszarowe, a zauważcie Państwo, że na przykład Rosjanie jeszcze nie, nie dysponują technologią laserową, nie dysponują tymi środkami nie tylko walki radioelektronicznej, ale tej walki tych środków elektromagnetycznych, które są rozwijane na zachodzie, które mają też służyć do walki przeciwdronowej, także Zdolności rosyjskie są jakby w tym zakresie tylko na jednej płaszczyźnie na płaszczyźnie walki radioelektronicznej, a, a jest jeszcze wiele innych płaszczyzn jeszcze jest wiele innych rozwijanych systemów, które mogłyby służyć na tym polu do, do walki też z, z dronami, czy do, do prowadzenia walki radioelektronicznej. Także yy, tak, to są jakby takie najważniejsze ogólne wnioski, które uważam, że należało na, na, ten, na, tę, na tę chwilę uważam, że należy podkreślić, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie i również w kontekście ewentual, ewentualnego rozwoju Polskiej Armii, Polskich Sił Zbrojnych i w kontekście planowania. Jak może wyglądać ewentualne, ewentualne przyszłe pole, pole walki? Godzina 20 jest i tak za długo, także myślę, że tutaj wejdziemy w jeszcze większe szczegóły. Ja na potrzeby książki będę opracowywał też te, te wnioski z Ukrainy, chociaż one dowolenia się nie skończyły, i te wnioski będą wciąż płynęły. Ale takie generalne zasady widać, w jakim to kierunku wszystko zmierza, i generalne wnioski można już wyciągać. I być może Państwu jeszcze to w jakiejś drugiej części przedstawię, to już bardziej szczegółowe, takie bardziej militarne, techniczne kwestie, ale to, to, jeszcze, to jeszcze zobaczymy. Na razie skupiłem się na tych bardziej takich ogólnych wniosków w skali strategicznej czy operacyjnej. I uważam, że właśnie bardzo potrzebny był ten kontekst, który opisałem na początku, czyli tego, jak uwierzenie w rosyjską propagandę może prowadzić do katastrofalnych wniosków w kontekście budowania własnego potencjału obronnego. Także myślę, że to, że to jest lekcja najważniejsza z tego wszystkiego, żeby nie wierzyć, nie wierzyć w, w narrację przeciwnika, tylko bazować na własnych doświadczeniach i na tym, co widzimy na poligonach, na tym, co ćwiczymy, na tym, co widzimy w konfliktach zbrojnych, wokół i jak wyciągamy własne doświadczenia. To jest kluczowe, żeby bazować też na, nie tylko na historii, ale na tym, co się dzieje. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podoba. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. I zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania, klikania w dzwoneczek. No i oczywiście wspierania kanału, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Pozdrawiam Państwa i do usłyszenia.